Cześć, tutaj Marcin Osman, ale jak ochrzciła mnie niedawno telewizja, Maciej Osman, nie Marcin Osman. Zaraz zrozumiesz, o co chodzi w moim żarcie. Kilka dni temu byliśmy razem z Michałem Frąckowiakiem, gośćmi w programie TVP1 pod tytułem Dzień dobry Polsko. Mówiliśmy o tym, jak tworzyć wideo, jak promować się w internecie za pomocą głównie właśnie wideo. I mam ten materiał do Ciebie nagrany i chcę, żebyś sobie go spokojnie obejrzał, a po tym materiale powiem Ci, w jaki sposób dostać się do telewizji. Państwo oglądać, cały czas przypominamy, mogą nas Państwo podglądać również Dzień Dobry Polsko na Facebooku, na Instagramie, ale również mogą Państwo śledzić nasze konta, konta prowadzących na portalach społecznościowych. Proszę bardzo, a oto dowód. Jutro w Dzień Dobry Polsko to dopiero będzie obciachowo. Tu sami zobaczycie, Ania Wojtkowiak i Karol Gnat, warto ich zobaczyć. Jak zaczynałem przygodę z siłownią, 104 ważyłem, teraz 91. Trzymajcie kciuki, żeby spadło poniżej 90. Budzik nastawiony, skutecznie, żeby was obudził. Pamiętajcie o nas. Do zobaczenia. A oprócz tego, że jesteśmy teraz w telewizyjnej jedynce, to jeszcze jesteśmy streamingowo. Na żywo. Koleżanka naszych gości w tej chwili przygotowuje, proszę Państwa, relację live, a z nami w studiu, bo oto ci goście, Marcin Osman, przedsiębiorca internetowy. Dzień jest. Dobry. I Michael Frąckowiak, ekspert mody męskiej dla mamy Michał Frąckowiak. Jest. Yeah. Tak, dzień mama, dobry. Pozdrawiamy mamy Michał. Macie świetne muchy, naprawdę, bardzo mi się podobają. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałabym, na którą się zdecydować. Tak. Wybierz krawat. No. Bo kobiety też noszą muchy. Oczywiście, tak. Oczywiście. Słuchajcie, jak możemy skutecznie promować siebie, ale też naszą firmę w internecie? Czy to w ogóle zyskujemy w ten sposób klientów? Czy internet to jest to miejsce do promocji? To jest to miejsce. Każdy ma kanały do tego, żeby robić. Masz Facebooka, masz swój Instagram, masz swojego Twittera. To jest miejsce, na którym możesz komunikować sprzedaż swoich usług. I rzucasz zdjęcie jajecznicy, to nie jest spoko, chyba że dajesz jajecznicę. Ale jeżeli komunikujesz to, co robisz, czym się zajmujesz, w czym możesz pomóc swojej społeczności, to wystarczy już, żeby ludzie już pytali, hej, a gdzie mogę znaleźć więcej informacji o tym? Pierwszy krok. Przez internet przeszło już tyle trendów, od wideomarketingu, po same posty foto, po tysiące różnych rzeczy. To tylko narzędzia. Jakim dzisiaj narzędziem najbardziej popularnym jest, właśnie co, wideomarketing, streaming? Wideo na przykład. Ja powiem o sobie, że ja produkuję bardzo dużo wideo, ale tylko dlatego, że nie lubię pisać, nie umiem pisać. Uważam, okay. że łatwiej i to jest też, często właśnie spotykam się z tym, że ludzie, którzy uważają, że nie potrafią pisać blogów czy kontentu takiego, zrobią wideo, jest prościej, może być naturalnie, widać, możesz mieć trochę interakcji z kamerą, z drugą osobą, widzą ciebie i na przykład ja uwielbiam wideo. No to też nie jest dla każdego, bo znowu ci, którzy mają przygotować wideo, mówią, matko, jak ja mam się nagrać, zobaczyć siebie, usłyszeć siebie. Bierzesz komórkę, wyjmujesz z kieszeni, to jest wideo dla każdego forma. Nie musisz edytować, uploadować, bierzesz Facebook, go live i nagrywasz, mówisz do swoich ludzi, zobaczcie, to są drzwi, które produkuję, to jak wygląda moja fabryka, tak wygląda nasz produkt i masz 3 viewsy, 4, 5, 15, ale to już wystarczy, żeby zbudzić zainteresowanie twojej społeczności. No właśnie, to chodzi teraz o tę skuteczność, jaka ona jest? Im robisz więcej, tym dokładnie, większa. Dokładnie, ale zwłaszcza Facebook live, czy jakiekolwiek live na YouTubie, czy gdziekolwiek na Instagramie, one są niesamowite z tego powodu, że dosłownie, tak jak Marcin mówił, wyjmujesz, robisz i już się dzieje. Nie trzeba... Trudno, światło nie jest takie, jakie powinno być. Jest okej, ale mówisz o jakimś tam produkcie. Masz te 20 viewsów, ale te 20 viewsów więcej już miałeś 2 minuty temu. No dobrze, słuchajcie, ale to nie jest dla każdego. Nie każdy potrafi zainteresować. No nie chce mi się oglądać czegoś live, jeśli ktoś, że tak powiem, gada od rzeczy, tak? No dobrze, ale wybierasz na przykład takie... Dokładnie, ale wybierasz inny kanał. Nieinteresująco na przykład. No ale właśnie na przykład dla twojej koleżanki ten kanał właśnie o tej jajecznicy będzie super interesujący, bo właśnie nie wie jak... Więc każdy może sobie wybrać te kanały, które chce. Ty możesz na przykład zainteresować się czymś innym i będziesz oglądała, ktoś tam jak ktoś tam maluje. Powinno, czyli trafiamy do konkretnej kogoś, grupy. To maluje, bo nie? Czy my to możemy w pewnym sensie porównać do telewizji na żądanie? Kiedy mamy treści, które sami wybieramy, to jest reklama na żądanie? Oczywiście. Najważniejsze, żebyś sam się stał producentem swoich treści, nie konsumentem. Ludzie siedzą przed telewizorem, oglądają pasywnie. A jak jesteś twórcą, to wytwarzasz content dla innych, dla swoich znajomych. I nagle okazuje się, że twoja mama nie wiedziała, co robisz i mówi koleżance i koleżanka przychodzi, mówi to synowi i on pyta, czy może to kupić od Michała czy Marcina. Dobrze, a czy na tym można zarobić? Oczywiście. Dużo? Jak jesteś dobry, to dużo.
No, bo to jest tak trochę reklama, która, jeżeli na przykład wideo się spodoba, wczoraj na przykład zrobiliśmy live'a wieczorem, zapytaliśmy, że będziemy tutaj i nie wiem, obejrzało to z 1500, z 2000 ludzi i myślisz sobie, no znowu to jest 2000 więcej ludzi niż normalnie, nie wiedziałoby o tym, że tu będziemy, zapowiedzieliśmy, że... I oczywiście, nasi klienci, znajomi, rodzina, pewnie. Oni wiedzą o tym, że tu będziemy, my to sami komunikujemy. I to jest własna platforma, gdzie komunikujemy się swoją społecznością. To z waszego doświadczenia jeszcze, żebyście się podzielili z tymi, którzy chcieliby skorzystać. Która platforma trafia najlepiej, najwięcej i generuje zysku? To jest Periscope, to jest Facebook, to jest Instagram, Snapchat? Ja uważam, że musisz sobie wybrać platformę, która ci pasuje. Mhm. Najpierw formę, czy wideo, czy tekst, czy audio, tak. Czy foto, czy jakieś grafiki. I patrzysz, gdzie najłatwiej twój komunikat tobie jest wytwarzać. Czy to jest Facebook, Instagram, to nie ma żadnego znaczenia. Ludzie są wszędzie na tych platformach. Panowie, bardzo dziękujemy za to, że odwiedziliście nas w studiu i oczywiście zapraszamy częściej o tych muchach. Za chwilę sobie coś tam nagramy. Najważniejsze, żeby był feedback, jak to powiadają niektórzy. Bardzo gorąco dziękujemy za rozmowę naszym gościom, a my zabieramy Państwa do... Jak widzisz, to było jedynie kilka minut w TVP, ale już wystarczyło, aby dziesiątki, jeśli nie setki naszych znajomych, nieznajomych nam gratulowało tego, że wystąpiliśmy razem z Michałem w telewizji. I zacznijmy od końca. Jak to się w ogóle stało, że tam byłem? Program, poniedziałek, 7 rano, 7.14 dokładnie, na miejscu byliśmy o 6 rano. Skąd wziąłem się w programie? Dostałem zaproszenie od redaktorki tego całego programu. Skąd ona o mnie wiedziała? Od mojego znajomego, który był w tym programie wcześniej. Pozdrawiam, Michał Bajorek, dziękuję bardzo. I to, że w tej telewizji byłem, wynikało z tego, że chciałem, wyraziłem zgodę, byłem gotowy wstać skoro świt, ale przede wszystkim dlatego, że polecił mnie dobry znajomy, który sam w tej telewizji był. Czyli jego dobry występ był również gwarantem tego, że gość, którego on poleci, również będzie wartościowym, merytorycznym, ciekawym wywiadem, rozmową, wideo w telewizji, dużej telewizji. I to nie jest tak, że zabiegam o te występy, bo to jest w miarę łatwa aktywność, czyli mówiąc po prostu wbicie się do telewizji. Ja tego nie potrzebuję do rozwoju mojego biznesu czy do rozwoju mojego brandu, ale warto przynajmniej raz na kilka miesięcy czy nawet raz, one in lifetime, jak to było w przypadku Michała Wrączkowiaka, w tej telewizji się pojawić, zobaczyć, obejrzeć, doświadczyć, być po tej drugiej stronie wielkiego ekranu, czyli aktorem, osobą występującą przed wielką kamerą. Ciekawe również było to, w jaki sposób ten program był przygotowany, dlatego nagraliśmy również dla Was cały Facebook Live pokazujący za kulisami, jak wyglądało całe przedsięwzięcie mojego i Michała Wrączkowiaka występu w telewizji. Czyli być może oglądając to wideo, sam myślisz, jak się znaleźć w telewizji. Najprostszą drogą jest znaleźć osobę, która już w niej wystąpiła. Zapytać jej, jak ona tam trafiła. Ale również często są zwykłe osoby, takie normalne, przeciętne jak ty i ja. I jak odnajdziesz sobie osobę, która w programie telewizyjnym była, w którym chcesz się znaleźć, zapytaj ją, co ona dokładnie musiała zrobić, aby tam się znaleźć. I być może ona właśnie zarekomenduje Ciebie jako gościa do kolejnej audycji, kolejnego wystąpienia w telewizji czy w radiu i to będzie Twój początek Twojej medialnej kariery. Ale najważniejsze jest to, że już, jeśli już tam będziesz, to sam musisz zadbać o to, żeby Twoja społeczność, znajomi, klienci o tym się dowiedzieli. Bądź swoim własnym reporterem, wideokamerzystą. Weź z sobą swojego pracownika, asystenta, bynajmniej ekipę, własną ekipę wideo, żebyś mógł również stworzyć dokument pokazujący, że w tym programie byłeś, jak to wyglądało z drugiej strony i też masz wpływ i kontrolę nad tym, żeby ten przekaz poszedł do ludzi, których chcesz z tą treścią wideo zaznajomić. Pozdrawiam Cię, mam nadzieję, że to wideo dla Ciebie było przydatne, wartościowe. Jeśli tak, to napisz w komentarzu, czego się z niego nauczyłeś. Pozdrawiam, Marcin Osman, który teraz przemawia do Ciebie ze swojej własnej telewizji.